Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu państwu. Pewnie spodziewacie się państwo, że zajmę stanowisko, chociaż kurczę, dlaczego ja mam zajmować stanowisko wiecznie? W sprawie próby odwołania pana Bodnara? Nie. Albo wyjścia pana Brauna z sali sejmowej? Nie. Bliższa ciału koszula, a dla mnie tą koszulą jest kultura. Było posiedzenie Komisji Kultury, na której pani posłanka Leo uczyła panią Lichocką, co to jest oksymoron. No i pokaz kultury dał poseł Suski. To taki ciekawy poseł. Jest prawda, że on taki niby beznamiętny, a tak by wkręcił śrubokręt, tak, ale beznamiętnie. Tu się zachował kulturalnie i wyszedł. No o tym to będzie sprawozdanie z posiedzenia Komisji Kultury i zaśpiewa je, no kto, no, może Głupi Głupek. Na posiedzeniu Komisji Kultury był dla reszty członków chyba za karę znany ze swej kulturalnej brawury mistrz perukarstwa poseł Suski Marek. Rzekł, że Sienkiewicz jest chory na głowę, że opanowali media bandyci, że mamy terror jak w Rosji co najmniej, bo torturowany był jeden tyci. Kiedy zwrócono mu grzecznie uwagę, żeby już darował sobie swój występ, poseł Marek Suski zwinął swój żagiel, po czym opuścił kultury komisję. Stwierdzić wypada i tak bym to ujął, że tradycyjnie pan Marek w środku wpierw puścił bąka atmosferę psując i pozostawił innych w swoim smrodku. Byłbym zapomniał, posłanka Lichocka, ta od paluszka, co mądra niesporo, z inteligencją drewnianego klocka, dopytywała, co to oksymoron. Kiedy tak człowiek i słucha i patrzy, rodzi pytanie się w mózgu czeluści, czy jest mi w stanie ktoś to wytłumaczyć, kto do Komisji Kultury ich wpuścił? Proszę państwa, mojego kochanego, jest dzisiaj 23 lutego, suzaryn jasnogórski, piątek i imieniny obchodzą w tej sytuacji Izabela, Polikarp i Romana, a także Będzimir, Damian, Damiana, Felix, Florentyn, Łazarz, Marta, Milburga, Piotr, Prymian i Stefan. Najlepszego, kochani moi. Może to pani Romano? No, przysłowie, silne wiatry przy końcu lutego, spodziewaj się zatem lata żyznego. Były wiatry dzisiaj u nas. Nietypowe święta, mamy dzisiaj dzień bez łapówki. Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym, ważny dzień. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, oj bardzo ważny dzień, bardzo. I Święto Geografii Wojskowej. Będzie też cycat. Dnia wczoraj dostałem uwagę, że nie było cycatu. No, ale będzie dzisiaj. Cierpliwość jest codzienną formą miłości. Benedykt XVI tak powiedział. Cierpliwość. Żeby tak papa w Sejmie naszym to chciał wprowadzić. Proszę państwa, na koniec będzie gra półsłówek. Pan Wiesław Kijak. To będzie debiut w Bąciku Kasi. Taką grę półsłówek przysłał. Podobna była już, natomiast kontekst jest istotny, ponieważ napisał w nawiasie to o tej, co straciła pamięć. To państwo sobie dopasują. To piła Mazda. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Moje uszanowanie. Do jutra.